Hejo, zapraszam Was dzisiaj do wspólnego działania, ponieważ chcę Was zachęcić do wzięcia udziału w Nose Crunch Challenge. Pewnie kojarzycie, że u mnie nie ma mycia bez ugniatania włosów. Od kilku lat mycie w mycie cały czas i moja aplikacja produktów na włosy, typu odżywki czy maski, czystki, zatory, zawsze wiązała się z tym, że na końcu gdzieś tam te włosy były ugniatane, żeby jednak ten skręt jak najmocniej podbić. No i ostatnio zainteresowało mnie wyzwanie stworzone przez Sydney Lean, która od chyba roku albo nawet i dłużej już nie ugniata włosów w ogóle, ani nakładając odżywki, ani przy stylizacji, ponieważ uważa, że wtedy jej włosy wyglądają gorzej i jeśli jej włosy chcą się kręcić, to zakręcą się nawet bez ugniatania. Ciekawe spostrzeżenie, więc postanowiłam, że przetestuję właśnie tę metodę bez ugniatania. Sydney robi to w ten sposób, że po prostu aplikuje kosmetyki ślizujące na włosy, odżywkę bez spłukiwania i żel, albo na przykład odżywkę bez spłukiwania krem, albo sam żel. A następnie jakby tutaj daje dowolność, czyli możemy robić i praying hands, i możemy na przykład wczesywać ten produkt we włosy szczotką, jakąś odpowiednią, albo grzybieniem, albo czymkolwiek chcemy. Ale najważniejsze jest to, że nie ugniatamy na koniec włosów, więc jak sobie zaaplikujemy ten stylizator, tak po prostu on na włosach zostaje, bez żadnego ugniatania. Nie ukrywam, że było to dość trudne zadanie, ponieważ już chyba we krwi kręcono włosych płynie ta chęć do ugniatania automatycznego i musiałam się kilka razy hamować, żeby po aplikacji stylizatora nie ugniatać włosów. Tak samo na przykład przy aplikacji serum silikonowego też tak starałam się bardziej wygładzać włosy, niż je tak typowo ugniatać. Więc to było trudne zadanie, ale mam nadzieję, że podołałam. Efekty już oczywiście co nieco tutaj widzicie, a później Wam je opiszę dokładniej. Więc zapraszam na część praktyczną, a później na opis moich pierwszych wrażeń po zastosowaniu się do tego wyzwania. Na początku ściągam mój turban z ręcznika Heio by Zakręcownia we wzorze na jagody i próbuję rozdzielić włosy jako tako. Następnie robię sobie taką pelerynkę z ręcznika, żeby nie ociekały one na ramiona i na plecy, a następnie przechodzę do rozczesywania całości, ponieważ moja stylizacja będzie właśnie dzisiaj polegać na wczesywaniu stylizatorów we włosy, więc muszą być one porządnie rozczesane i do tego przygotowane. Wydzielam sobie dolną partię, od której zacznę stylizować włosy, a górną całościowo podpinam. Normalnie zrobiłabym to spinką żabką, ale niestety nie wiem gdzie jest po przeprowadzce, więc musiałam to zrobić gumką olejówką poliestrową od Rozkoszy. Przechodzę do pierwszego produktu, czyli do balsamu stylizującego od Carol Smith i wczesuję go na początku palcami we włosy, a następnie będę przechodzić do porządniejszego wczesywania kosmetyku szczotką. Teraz przechodzę do żelu stylizującego, tutaj mam żel od Giovanni, biorę odrobinę na tę dolną partię i ponownie aplikuję to tak samo jak balsam stylizujący, czyli na początku palcami, a następnie szczotką. No i tak naprawdę cała w tym filozofia, zero dalszego ugniatania, to było dla mnie naprawdę bardzo trudne, żeby powstrzymać się od tego ruchu, więc tak prezentuje się dolna partia i zaraz przechodzimy do górnej, z którą będziemy robić dosłownie to samo, tylko może z delikatnymi zmianami, małymi szczegółami. Próbuję teraz ściągnąć tę górną partię z głowy, ale niestety trochę się tutaj zaplątałam i oddzielam sobie ponownie jeszcze górną jedną partię, taki mój już czubek głowy, samą grzywkę powiedzmy, a tę środkową część teraz będę stylizować. Na początku pryskam środkową partię wodą, ponieważ już zdążyła mi trochę przeschnąć, a chcę, żeby jednak włosy nie były suche podczas stylizacji, bo mogą się mocniej spuszyć, więc teraz przechodzę ponownie do aplikacji balsamu stylizującego od Carol Smith. Wczesuję to wszystko palcami, a następnie przechodzę do szczotki, a po szczotce oczywiście żel od Giovanni. Tak jak mówiłam, przychodzę do szczotki, ale nie wczesuję tego kosmetyku tak po prostu, tylko zwróćcie uwagę, że staram się odbijać włosy od nasady, tak żeby one nie były przylegające do głowy, tylko jednak odbijały się od głowy, żeby nie było zbytniego przyklapu, nawet właśnie z tyłu głowy. To też zapobiegnie nam powstaniu gniazda. Tak, tutaj pięknie popryskałam sobie okulary. No i oczywiście po wczesaniu poprzednich warstw robię to samo na górnej części, czyli na początku wczesuję balsam stylizujący, a następnie żel. I to wszystko tak naprawdę. Później zaczesuję włosy do tyłu, ponieważ obawiałam się, że będzie tak mi dziwnie odstawać ta górna partia, więc zaczesuję je, ale właśnie mając na uwadze to, żeby odbijać je od nasady, żeby jednak się do tej głowy nie przykleiły. No i tak prezentuje się całość, tak wyglądają włosy w ogóle nieugniecione.
No dobra, więc tak prezentuje się efekt końcowy już po wyschnięciu włosów, po naturalnym wyschnięciu oczywiście, bez suszenia z dyfuzorem, ponieważ uznałam, że dyfuzor też mógłby być pewną formą ugniatania, bo jednak jest to walka z grawitacją, powiedzmy w jakimś tam stopniu. Włosy wyglądają bardzo naturalnie, bardzo lekko, świeżo moim zdaniem. Podoba mi się ten efekt, naprawdę. Chociaż jeśli już miałabym mieć taki rozprostowany skręt bardziej, to nawet poszłabym w jeszcze mocniej rozprostowany skręt. W sensie ja bardzo w ogóle lubię fale, ja kocham fale 2A, fale 2B, takie właśnie najdelikatniejsze, najmocniej. No i coś takiego też bym chciała na włosach uzyskać tak naprawdę, więc będę testować takie rozprostowujące skręty metody i zobaczymy. Może jakoś mi się to uda, jakiś taki, wiecie, hollywoodzki look osiągnąć, ale tak czy siak, ten efekt też jest naprawdę w porządku. Jest trochę rozprostowanych mocniej włosów, jest trochę takich małych ruloników na dole, szczególnie właśnie końcówki się mocniej podkręciły. Akurat jest taka właśnie bardziej rozprostowana, ale naprawdę bardzo mi się to podoba. Tylko teraz tak, tak naprawdę ta metoda jest stosowana przez Sydney po to, żeby bardziej właśnie zdefiniować jej włosy i po to, żeby jej włosy wyglądały jakby lepiej, bardziej skręcone, ponieważ ona uważa, że u niej ugniatanie totalnie się nie sprawdza i właśnie od roku, chyba czy tam nawet dłużej, tego ugniatania w ogóle nie praktykuje, tylko właśnie robi to w ten sposób, albo wczesuje stylizator szczotką, albo na przykład metodą Praying Hands, tylko bez szczotki. Generalnie chodzi o to, żeby tych włosów nie ugniatać. Ja zdecydowałam się na szczotkę, ponieważ uznałam, że będzie mi łatwiej rozprowadzić porządnie produkt, bo jednak wiecie, palce, no to gdzieś tam jakiegoś pasma mogą nie złapać, a szczotka jednak dokładniej to wszystko rozprowadzi. Spodziewałam się rozprostu oczywiście, szczególnie właśnie, że wczesywałam żel we włosy. Jak normalnie wczesywałam zawsze krem, odżywkę bez spłukiwania, tak żelu nigdy nie wczesuję, ponieważ mam wrażenie, że właśnie po prostu wtedy wystylizuję moje włosy na prosto, że jakby one są w takim holdzie, w takim sklejeniu z żelem, jako proste włosy i później po prostu trudniej mi będzie je podkręcić. I jak dalej podtrzymuję to wszystko, moim zdaniem właśnie przez to, że też użyłam żelu, a nie kremu, też włosy są właśnie słabiej pokręcone, bo z kremem, mam wrażenie, ten skręt byłby i tak mocniejszy, mimo braku tego ugniatania. Czy wrócę do tej metody? Myślę, że tak. O ile na przykład ostatnia metoda, którą testowałam, czyli Top Down Curl Method, była bardzo pracochłonna i zajęła mi wtedy 25 minut, o tyle ta metoda jest naprawdę bardzo szybka, bardzo skuteczna i naprawdę to było kilka minut, dokładnie z filmowaniem to było około 10-12 minut, a myślę, że po prostu bez kręcenia filmu, bez skupiania się na tym, czy wszystko widać, czy wszystko dobrze kamera łapie i w ogóle bez walki z kamerą, ponieważ się miałam niemałe wyzwania tutaj z kartą do pamięci. Wyszłoby to o wiele szybciej, więc naprawdę będę wracać do tej metody właśnie z kremami, z odżywkami bez spłukiwania, może właśnie w ogóle bez stylizatora, tylko po prostu kwestia wczesania włosów. Zobaczymy. Na pewno właśnie jest trochę mniejsza objętość, ponieważ nie ma tego też skrętu tak przy nasadzie i on tutaj nie uzupełnia tej fryzury. Ale tak czy siak naprawdę efekt jest bardzo zadowalający. Dajcie znać, jak Wam podobają się efekty na moich włosach i czy jesteście chętni, aby wypróbować tę metodę. Naoglądałam się różnych filmów na YouTube, szczególnie właśnie zagranicznym, bo to tam głównie jest powielana ta metoda. I są efekty na różnych włosach, i takich typowo falowanych typu 2A, i takich mocniej kręconych. No i szczerze mówiąc, na takich mocniej kręconych faktycznie lepiej to wygląda. Przy takich falach typu 2A po prostu włosy były proste i sklejone, tak bym to bardziej określiła i raczej właśnie polecałabym tę metodę na przynajmniej skręcie 2B, 2C i wyżej. No ale tak jak mówię, mnie się ten eksperyment z rozprostowaniem właściwie niezamierzonym skrętu bardzo podobał. Jak wspominałam, uwielbiam fale, więc chętnie zobaczę się jeszcze w paru takich stylizacjach na włosy falowane, takie typowo 2B powiedzmy, więc jaram się. Zapraszam Was na Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na Instagrama oraz Facebooka Hej Obaj Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj Zakręcownią oraz Curly Girls Polska na Facebooku i zachęcam Was serdecznie oczywiście do oznaczania mnie, jeśli już przetestujecie tę metodę No Scrunch. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się pięknego dnia i na razie. Pa, pa!